Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, szanowni radni i drodzy mieszkańcy. Ja jestem prezesem regionu lubelskiego sekcji młodzieżowej partii Korwin i chciałbym na początku zwrócić uwagę, że mi nie było dane żyć przed 89 rokiem, a dzisiaj miały miejsce tutaj takie dwa znamienne wystąpienia, wręcz takie laurki dla władzy naszej tutaj lubelskiej, które no, po prostu pozwoliły mi zobaczyć żywą kronikę propagandową taką PRL-owską. No ja wiadomości staram się nie oglądać, ale tutaj to mogłem zobaczyć, ale przechodząc do meritum. Ja jako głos młodego pokolenia i środowiska wolnościowo-konserwatywnego chciałbym zaapelować do naszych włodarzy, zwłaszcza do pana prezydenta, o pamiętanie się w tym zadłużaniu miasta, ponieważ ten dług, który już sięga prawie 5 miliardów złotych, będzie spłacać moje pokolenie i pokolenie to, które moje pokolenie wychowa. Zwłaszcza jeżeli to zadłużenie idzie na bezsensowne i nierentowne inwestycje, jak remont deptaka, który był w bardzo dobrym stanie, czy remont Placu Litewskiego za 50 milionów, żeby mieć fontannę niczym w Kuwejcie i której utrzymanie kosztuje 1 000 000 złotych rocznie, plus jeszcze drogie, kosztowne naprawy, a to nie przekłada się na żaden zysk. Bo tak jak tutaj wcześniej zauważyła pani prezydent, że mamy tutaj już 30% osób starszych, 30% seniorów. W normalnych warunkach, kiedy społeczeństwo się rozwija, kiedy jest postęp w strukturze społecznej, to następuje naturalne zjawisko zastępowania pokoleniowego. A tutaj ewidentnie po prostu ubywa nam ludzi młodych, czyli jednak tutaj państwa plan się nie sprawdza. I bardzo proszę, żeby nie zadłużać się na nasz koszt. Dziękuję bardzo.